nie jestem świeżym bez czytania, poznałem tą rybę. Siemandero, kochani, słuchajcie, vlogasek krótki, mam nadzieję, i na szybko, z tego, co się działo w ten weekend, a troszkę się działo. Ci, którzy gdzieś tam są u nas na grupie, wiedzą, że przytachaliśmy, słuchajcie, za nią baniak, ale o tym za chwilę. Pierwsze co, chciałem wam, słuchajcie, wszystkim ogromnie z całego serca podziękować za ostatniego vlogaska. Słuchajcie, za tą moją niecną sztuczkę z kulenki maleńki, bo szczerze powiem, że nie spodziewałem się czegoś takiego. Byłem pewny, że większość z was w ogóle tego nie ogląda, lub też tylko klika i przeklikuje dalej. Myliłem się i powiem wam szczerze, że ilość kulenkich maleńkich mnie powaliła. Dziękuję wam, słuchajcie, z całego, słuchajcie, serducha. Tak jak się da, tak jak to możecie sobie wyobrazić. Jesteście, słuchajcie, wielcy, naprawdę nieocenieni, niezastąpieni. Brakuje mi synonimów, więc musicie sobie to sami wyobrazić. Jesteście jak elektrownia wiatrowa, jak ma elektrownia atomowa, fotowoltaika, wszystko. Dzięki, słuchajcie, dla wszystkich, którzy oglądali do końca i to kuleńki maleńki napisali, będzie drobniczka, maleńki upomineczek, niekoniecznie fizyczny, ale na pewno też dla was przygotuję, słuchajcie, dla każdego z osobna. Jesteście naprawdę bardzo wielcy i bardzo wam za to, słuchajcie, dziękuję. I o tym w następnym osobnym odcineczku, a my lecimy dalej, słuchajcie, żebym znów się nie rozgadał. Tak więc co? Zmotywowaliście nas, słuchajcie, więc przywieźliśmy ten baniak 1100 litrów, on ma, słuchajcie, takie wymiary troszkę nietypowe. Ja tam źle chyba na grupie napisałem, bo on ma 270x57x70, czyli prawie 1100 litrów, tam bez chyba kilku litrów. No spory baniak, długi baniak, słuchajcie, daliśmy radę go we czworo, czterech chłopów, w tym jeden 15-latek, słuchajcie, i stąd pozdrawiam sprzedawcę i syna, zresztą całą rodzinkę cudowną. Młody nie kucał. Powiem szczerze, że naprawdę, daj Boże, jak będziemy mieli takich młodziaków, to będzie w nas przyszłość. Możliwa w tym kraju jakaś będzie przyszłość, chciałem powiedzieć, bo się zamyśliłem. Także naprawdę, naprawdę, słuchajcie, gościu rewelacyjny i powiem szczerze, że bardzo nam pomogli przy załadunku. Bardzo fajny baniak, więc niedługo pewnie będziecie mogli zobaczyć pracę przy nim.
Jeśli chodzi o to, gdzie stanie, w pierwszej wersji mieliśmy rozbierać ten regał i wstawiać go tutaj. 2,70 od Alberta właściwie tam do końca, więc naprawdę długi. Ale coś tam Anna przebąkiwała, że chyba stanie w pracy, za plecami, za biurkiem, więc nie musiałbym likwidować tych. Klienci bardzo lubili nasze akwarium w poprzednim punkcie, w tym miejscu, w którym żeśmy wynajmowali, więc słuchajcie, kto wie, a parę pomysłów, nie ukrywam, mam, więc jest szansa, że ten zbiorniczek tam wyląduje. Co w nim, jeszcze nie wiemy, tam pewnie z ogrzewaniem zimę będzie jak w poprzednim miejscu, czyli może jakieś czarne, może coś, zobaczymy. Także śledźcie nas, jeśli chodzi o baniaczek, cierpliwie oczywiście, bo nie będziemy tego ruszać, a chcę zrobić to, mam nadzieję, biotopowa, czy wyjdzie, zobaczymy. Słuchajcie teraz co, kolejna rzecz, byliśmy dzisiaj w Płocku na pokazie Gupika, na konkursie Gupika, przepraszam, zorganizowanego, słuchajcie, przez klub Pecilla Reticulata, KRP, którego prezydentem jest kolega Krzysztof Kelman, jednocześnie będący dyrektorem ZOO w Płocku i o tym też za chwilę, oraz nasz przyjaciel również z grupy Mariusz Sobierajski. Jednym z członków jest kolega Łukasz Wysocki. Wszystkich kolegów mamy na grupie i powiem wam, że no wow, mimo że byłem ostatniego dnia, czyli już właściwie jak wszystko powinno być popakowane i pochowane i połowa zbiorników pusta, bo do tego przyzwyczaiły mnie inne konkursy, tak tu szok, wszystkie akwaria pełne, słuchajcie, żadnych trupów, żadnych zgonów, czyściusieńko, pięknie poopisywane zbiorniki, no fajnie to wszystko wyglądało, naprawdę, już nie wspomnę oczywiście o przemiłym przyjęciu nas za nią przez Mariusza, przez pana Krzysztofa, przez Łukasza, któremu, słuchajcie, z całego serducha dziękujemy za poświęcony czas. Oderwałeś się od obiadu, przez nas przepraszamy, ale dzięki temu, że Łukasz przerwał jedzenie, to mogliśmy zobaczyć, słuchajcie, trochę zaplecza, również oczywiście dzięki panu uprzejmości Krzysztofa Kelmana, trochę zaplecza akwarystycznego w płockim ZOO. No powiem wam szczerze, że robi to ogromne wrażenie. To jest laboratorium. U mnie to jest nawet nie mikrolaboratorium. Tam jest, jest co oglądać. A im głębiej w las, tym nie ciemniej, tylko tym bardziej oczy się robią szerokie. Słuchajcie, są mi płaskie, są mi takie sumy na zapleczu. Albert, nie denerwuj się. Jest sporo gupików pięknych, naprawdę. Relacji jakiejś takiej stricte nie robiłem, słuchajcie, dokładniej, bo to dla nas przygotował Rafał Kiszło na swoim filmie, więc zapraszam do niego, tam możecie sobie po kolei wszystkie gupiki obejrzeć, natomiast no mnie urzekła całość i powiem szczerze do tego stopnia, że śmiałem się za nią po drodze, że zupełnie chyba w inne miejsce trafiłem na samym początku mojej przygody z gupikiem niż powinienem, bo u chłopaków no jest znacznie inna atmosfera, nie rozmawiamy o innych nieobecnych, co jest też znamienne, rozmawialiśmy o rybach, ale trochę o ogrodzie zoologicznym, ale nie o innych, a zawsze było odwrotnie, więc ja powiem szczerze, że nawet się po drodze śmiałem, że może się chyba do klubu zapiszę i złożę na ręce szanownych prezydentów prośbę o przyjęcie, bo naprawdę było bardzo, bardzo miło. Dziękuję panowie z tego miejsca, słuchajcie, wszystkich akwarystów do ZOO Płockiego zapraszam, bo naprawdę warto. To, co też przy okazji chciałbym powiedzieć, to no, ogród jest naprawdę, jeśli chodzi o powierzchnię, nieduży, za to wykorzystany, mam wrażenie, w 150%. W porównaniu z naszym tutaj warszawskim ZOO, ja już to kiedyś mówiłem, to jest mistrzostwo świata. Naprawdę szapoba, to już mówiłem osobiście panie Krzysztofie i powtórzę, żeby wszyscy nasi widzowie to mogli usłyszeć. Jestem pod ogromnym wrażeniem pana pracy.
kreatywności, prowadzenia biznesu, bo trzeba to nazwać ogromnym biznesem, dość ryzykownym, bo cała odpowiedzialność spada na pana w razie niepowodzeń, a pomocy niedużo w takich tematach, wiecie jak to jest, a tam jest naprawdę to wszystko upchane tak jak się da, pięknie zadbane. Jak ja jestem, niektórzy mówią taki przypierdalacz, to powiem szczerze, że ciężko mi tam do czegoś. Oczywiście pewne rzeczy wymagają poprawy, no bo jak już byśmy chcieli, ale no weźmy pod uwagę, że prace tam są toczone cały czas coś się dzieje. Zo jest frontem do klienta, naprawdę podoba mi się bardzo, bardzo. No i przede wszystkim dobrostan zwierząt, to co mi się najbardziej podoba. Na tyle, ile się tam w tym miejscu daje to zrobić, to te zwierzęta tak, tak mają to zapewnione. W Zoo jest wiele miejsca w warszawskim niewykorzystanego, mimo to zwierzęta nasze się tu gnieżdżą w niektórych wybiegach i jest niefajnie. Złapię, słuchajcie, łyka kawy, bo od gadania zawsze zasycha w gardle. Także pan Krzysztof no nie dość, że pomaga w propagowaniu tej akwarystyki, chociażby pomocą przy organizacji takiego, słuchajcie, takiego konkursu, to przy okazji naprawdę wiele rodzajów ryb tam ratuje, za co chwała mu. No fajnie, tak więc zapraszam serdecznie, słuchajcie. W międzyczasie, słuchajcie, mieliście kilka przebitek, a tu na końcu zapraszam do takiego zmontowanego materiału w takt spokojnej muzyki, żebyście sobie mogli pooglądać trochę gupików, trochę arapajm, a trochę innych rzeczy. Bardzo wam, słuchajcie, dziękuję. Niedługo wrzucę kolejny odcinek z prac przy zbiornikach. Dzisiaj na tyle. Musimy chwilę odpocząć, bo szczerze pewnie wiele spałem w ten weekend. Mocno akwarystyczny, ale bardzo, bardzo sympatyczny. Jeszcze raz dziękuję trójce naszych panów, Mariuszowi, Łukaszowi, Krzysztofowi, czy odwrotnie, kolejność tutaj naprawdę jest nieistotna, bo to bardzo, bardzo wysokie klasy fachowcy w tym, co robią. I powiem szczerze, że po tej wizycie zmieniłem troszeczkę zdanie o wystawach i o klubach, więc no, daję wam do myślenia. W opisie oczywiście, słuchajcie, wrzutka linku do klubu. Tam możecie się zapoznać z tym, co chłopaki działają. Ja was żegnam, bardzo wam dziękuję. Będę wdzięczny oczywiście za łapkę, za każdy komentarzyk. I do zobaczenia niebawem w następnym vlogasku. Hejka.
up my appetite. Don't leave me high and dry. Graduates, hearts full of calluses, but we know calculus.
Damn, ain't that fabulous. Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? True, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in. We got some work, man. Near the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through.